Witamy serdecznie w 666, nie, 66 odcinku podcastu hokejowego Sklepy. A tradycyjnie witają Was Adi, Waldolino i Welur. Aleś mnie przestraszył, bo takiego odcinka to nie chciałem nagrywać, ale 66 to mogę. Właśnie jak spojrzałem na Ciebie, to się szybko zreflektowałem. Ale właśnie dlaczego mi w ogóle ten numer chodził po głowie? Właśnie przez to, że się patrzyłem na siebie. No. O, nie wnikajmy. Nie wnikajmy, dobra. Słuchajcie, mamy za sobą trzy mecze. I trzy mecze pod wodzą nowego trenera. Tak, teraz już tak oficjalnie. Teraz już tak oficjalnie. Oficjalnie w protokole figuruje pan... Jak to tam napisać, Adi? Bo ja znam Andrzeja Parfionowa, trenera GKS-u Katowice. A... Ja tak samo napisałem, o, no tylko to że przez, przez Y. Aha. No i to... hałkę na końcu. Okej. Okay. Pierwszy mecz... Za dużo Nigela wiemy. Tak, tak. A wczoraj w protokole meczowym bodajże był Parfenow nawet. Parfenow, tak. Też tak. Na to zwróciłem uwagę. I teraz to jest pytanie, czy tak sobie zażyczył trener, żeby pisać jego nazwisko, czy jest to radosna twórczość? Powtórzę jeszcze raz. Zapytajmy trenera wprost. Jak ty bia zawód? Mienia zawód Parfionow. Andrii. Andrii. Dobra. Pierwszy mecz tak. Oficjalnie z Parfionowem na ławce. Gramy w Sosnowcu. Tak, nie. W Sosnowcu. Gramy w Sosnowcu i pierwszą tercję przegrywamy. No, słaba ta tercja była. Tak, słuchajcie, jak dla mnie to tą pierwszą tercję zagraliśmy... Tak jakby w ogóle nic na ławce się nie zmieniło, nie? Taki fajny, taki GKS, taki nie za mocny, taki hokejowy GKS. Ta pierwsza tercja też taka fajna, taka nie za szybka, nie za mocna. No i takiego babola strzelamy, nie? Gramy w osłabieniu. Hop się tam gdzieś potknął za bramką, zapomniał wyjechać za bramki, krążek se leży z boku. Juraj pojechał do drugiego słupka, a ten mówi, o to sobie strzelę se gola, nie? Bombardier się nazywał, zapamiętajcie to nazwisko, Lukas Bombardier. Kanadyjczyk. Można powiedzieć, że po takim nazwisku bym się spodziewał gola w innym stylu. W innym stylu, a tutaj włożył mu jak łyżeczką. No ale to było wszystko, na co było stać. Znaczy powiem tak, to, że przegrywaliśmy po tej pierwszej tercji, te 1-0, to jest jeszcze pół biedy. To przeżyłbym to, jako, to jakoś. Natomiast... Właśnie w sposób, w jaki tą bramkę straciliśmy, no to nie przystoi drużynie mającej aspiracje medalowe. Naprawdę. No ale poczekaj, bo pierwsza tercja to taka, no taka tradycyjna Gieksa, taka nie za mocna, nie za fajna. Rozkręcamy się, wiadomo, ale Zagłębie ma mega słabe drugie tercje i to podobno klątwa jakaś jest w Sosnowcu. No i tam ściągają różnych magów, żeby odczarowali. Ostatnio tak kurwa zaczarowali, że aż iskry poszły i czuć było w czeluściach stadionu zimowego, że tam gdzieś ten swąd panuje. No i przychodzi ta druga tercja, no i zaczynamy grać swoje, nie? Zaczynamy grać swoje, doprowadzamy do remisu. Kto tam zrobił na remis? No, najpierw Rochla chyba. Jest, no przeczytaj, no, co masz napisane? Rochla na pewno. No. Żebym ja nie powiedział potem źle, żeby się nie śmiali ze mnie, to jakby tak, co tam, tak, to na ciebie. Rochla. Rochla dał sygnał do ataku, doprowadza do wyrównania. No i właściwie tą drugą tercję to już kontrolujemy totalnie, nie? Tam nie ma żadnego takiego startu. Zresztą w tej pierwszej tercji Zagłębie też nie miało startu, nie? Wykorzystali... Jakby błąd w ustawieniu, no bo Hopse został za bramką, Juraj odsłonił róg, no i strzeli, ale ja nie miałem jakiegoś strachu o ten mecz, byłem pewny, że wygramy. Jak będziemy grać swoje, nawet kalecząc czasami mocno, to... Znaczy prawdopodobnie no, tam trener zareagował w przerwie, powiedział co mamy grać, zaczęliśmy grać, no. Rozciągać na skrzydła, grać gumą i to przyniosło efekty, raz, dwa. Na 2-1? Się poprawił. Bartosz Fraszko. Bartosz Fraszko, dwa gole Bartka Fraszki w tym tak, meczu, tak? W krótkim odstępie. No nie w takim krótkim, bo chyba jeszcze szybciej krężołek tam dał, nie? Znaczy, pod tym względem tak, ale... Ale dwa gole... Ciężko w krótkim jeszcze niż Patryk. No, no ale... właśnie, mnie bardzo ucieszyły te dwa gole Bartka Fraszki, bo to co miał to wykorzystał. No a potem dajemy gola nawet w osłabieniu, nie? Najpierw dobra akcja, krężołek kończy po swojemu. Nie zawsze mogę powiedzieć, że Patryk Krężołek ma cipę na gole, ale w podcaście mogę sobie powiedzieć. No i ja się bardzo cieszę, że ta cipa go na gole nie opuszcza. Tak, jest chyba aktualnie współliderem klasyfikacji strzelców całej. Właśnie, chyba 14 goli, nie? Ma 14 czy 15? 14 chyba ma. No i fajnie, ma tą cipę na gole, daje, a potem
potem idealne wyjście z kontrą, wychodzimy, gramy w osłabieniu, wychodzimy i Grzegorz Pasił dogrywa do krężołka i ten kończy. No i praktycznie było po meczu już, co? No, ja tylko żałowałem, że tego rzutu karnego nie jechał Mularczyk. Mularczyk, nie? No bo ale wiecie co, on się szykował do karnego i w ostatniej chwili tam była zamiana. Nie tak, wiem. Tak. No szykował się. No szkoda, bo... Myślisz, że Mularczyk dałby go las karnego? Ja myślę, że tak. Zresztą to, co żeśmy rozmawiali, że w ostatnich meczach, no bardzo nam się Szymon podobał. No ja o Mularczyku to chciałbym jeszcze powiedzieć później. Za chwilę. Tak, Mularczyk był faulowany, no i wydawało się, że on pojedzie ten karny. Bartosz Fraszko spróbował. Nie przełożył na backhand. Dlatego, i może dlatego zaskoczył trochę tego amerykańskiego bramkarza. Kodiego Portera, no i nie wykorzystaliśmy karnego, ale to jakoś nie wpłynęło. Nie, wykorzystaliśmy. Halo. Co powiedziałem? Że nie wykorzystaliśmy. A, że nie. No. Halo, tak, bo to drugi, no tak się rozpędziłem. Już myślę o tym Mularczyku, bo już mi swędzi mi język, żeby powiedzieć o nim trochę więcej. Tak, no nie przełożył na backhand i jest gol. No i potem te dwa gole krężołka, no i praktycznie mecz rozstrzygnięty. Dobrze wchodzimy w trzecią tercję. Nie zawsze nam się to zdarza, przeważnie tracimy na otwarcie gola jakiegoś takiego z dupy. A tymczasem dobrze wchodzimy w tercję i Francila daje gola. Asystowano i Krawczyk. Punkt Oskara Krawczyka, to jest bardzo ważne. I też dwie asysty Vanata ogólnie w tym meczu i to obie pierwszego stopnia. Takie nawet fajne. Fajne. Gola strzela nam Rybczyk. To nowy nabytek Zagłębia. Miał pociągnąć tą drużynę. No i wydaje mi się, że Zagłębie jest na tyle słabe, że tam kto by nie przyszedł, to się będzie wyróżniał do pewnego momentu, jak potem wyrówna do... Dla mnie to jest Zagłębie z rozczarowaniem, ale to nie jest podcast o Zagłębiu. No i kończymy golem Filipa Stoklasy, który dobija trupa. Tam wybronił Porter, zostawił gumę. Najszybszy, najsprytniejszy Filip Stoklasa strzela ostatniego gola dla nas w Sosnowcu. No i ostatniego gola swojego w GKS-ie Katowice. Spodziewaliście się, że Stoklasa odejdzie z Giksy? Albo inaczej, że komunikat pojawił się, kiedy to? W sobotę, tak? W sobotę, no, że... Tak, to był dzień po tym meczu, no i przed meczem z Gdańskiem, no dla mnie niespodziewana decyzja, mimo że tam widziałem analizę na forum, że punkty ma, ale to ze słabszymi drużynami, a z lepszymi już nie ma, tak fajnie, ale no to też kwestia taka, że no niekoniecznie cała drużyna, no niekoniecznie zbyt dobrze grała w tych meczach z lepszymi drużynami. Jak oceniasz to odejście? Nie wiem, według mnie Filip Stoklasa sprawował się dobrze, walczył na bandach, utrudniał życie rywalom, a punktowo też wypadał nieźle. Jak na zawodnika, znaczy nie grał poniżej tego, czego oczekiwałem od takiego zawodnika. Mhm. Czyli pochopna decyzja? No to już, to pokaże przyszłość. Okej. Okay. Welura, ty? No ja też tak uważam, że no, moim zdaniem przedwczesna, bo co by dużo nie mówić, to był to czwarty najlepiej punktujący zawodnik Giechcy w całych tych dotychczasowych rozgrywkach. Zanim chociażby jest Rotla sklasyfikowany z takich zawodników, na których powiedzmy bardzo mocno też liczyliśmy przed sezonem. Więc tak dla mnie decyzja pochopna, bo z nowym trenerem ile spędził? Dwa treningi, trzy i nagle hopa się pozbywamy. Tłumacząc to w jakiś sposób, że nie spełnił oczekiwań, tak? Ale nie spełnił oczekiwań, gdyby kurwa spełnił oczekiwania, to by trener Sarnik został, tak? Trenerem dalej. A tu trener odchodzi, składa dymisję, po czym pozbywamy się czwartego najlepiej punktującego zawodnika z drużyny, zamiast zostawić go i żeby się na jego temat wypowiedział ewentualnie nowy trener. Tudzież, żeby zagrał kilka tych spotkań pod wodzą nowego trenera i wtedy pewnie można byłoby powiedzieć coś więcej, tak? Ale nie znamy też wszystkich, że tak powiem, jakby kulisów tego wszystkiego, więc też oceniamy oczywiście z naszej perspektywy na podstawie naszych obserwacji, a nie tego, co powiedzmy mogło się wydarzyć, tak? No, możemy tylko się domyślić. Jasne. Słuchajcie, ja tak też napisałem to na forum,
Według statystyki prowadzonej przez hokejowych fanatyków wychodził najlepiej w klasyfikacji plus minus, bo tam chyba plus 16. To jest przed tym meczem z Zagłębiem, bo to się opieram na tym, co podesłali nam hokejowi fanatycy, za co dziękujemy bardzo. Było to dla mnie zaskoczenie. No i tak sobie pomyślałem, że tu musi być jakieś drugie dno. Był też komunikat o tym, że dołączy do naszej drużyny fiński napastnik Kuronen, jak ma na imię, Adi? Mikael Kuronen. I tak się zastanawiałem, czy Stoklasa nie zrobił miejsce Kuronenowi, ale już wiem teraz, że nie. Że ten transfer Kuronena był przed decyzją o tym, że Stoklasa opuści nasze szeregi. I niewykluczone, że w miejsce Stoklasy, no tak, no musicie się domyślić, niewykluczone, że w miejsce Stoklasy przyjdzie nowy zawodnik. No ale jak trochę porozmawiałem, posłuchałem, gdzie tam jakieś wróbelki ćwierkają albo wiewiórki coś tam pierdzą, to nie było chemii. Nie było chemii. W naszej ocenie zawodnik, tak jak Adi powiedziałeś, czy ty Welur to punktował i dobrze się sprawował, natomiast gdzieś tam szwankowało co innego. Nie było chemii. Trener, wiecie co, no trener widział treningi, widział mecze nasze, no i widocznie przychylił się do tego, że jednak tutaj chemii się nie zbuduje, a my potrzebujemy zawodników skutecznych, a przede wszystkim potrzebujemy drużyny. Wiecie dobrze, że nawet jak ktoś się wyróżnia, a nie nadaje się do pracy w zespole, no to takiego trzeba zawodnika poświęcić, nie? Jeżeli mamy tworzyć zespół, to czasami tego, co się wyróżnia, no trzeba odpalić. I myślę, że tu zamkniemy już temat Filipa Stoklasy. Dziękujemy mu za grę. Wstydu nie przyniósł, grając w naszych barwach. No i trzeba mu życzyć powodzenia i zdrowia. Jestem ciekawy, czy się odnajdzie w jakimś klubie w Polsce, czy raczej poszuka jakiegoś klubu u siebie, chociaż myślę, że o to mu będzie niezwykle trudno. No, z uwagi na obecną sytuację. No. Wydawało mi się, że może zakotwiczyć w Krakowi. Myślę, że to jeszcze nie jest zamknięty temat, ale biorąc pod uwagę zakupy ostatnie Krakowi, to może mieć trudno. Może mieć trudno, chyba że pójdzie jako uzupełnienie, a wiemy, że tam trener Rochaczek tam umie popracować nawet nad zawodnikami, którzy w głowie nie do końca mają jakoś poukładane albo są problematyczni w innych drużynach. To co? Koniec? No i jeszcze tak nawiązując do wątku strzelców, to faktycznie Patryk Krążołek jest, jeśli chodzi tylko o bramki, tak, to jest, ma ich najwięcej 15. No i fajnie. Aha, bo wczoraj dołożył, nie? Wczoraj dołożył i ten. Ma ich 15, a drugi zawodnik to jest Sawicki. Radek Sawicki, Radek, tak. Ma 14. Mhm. No to co? Skończyliśmy, ograliśmy Zagłębie. No i chcemy łatwych punktów w niedzielę ze Stoczniowcem. Przyjeżdża przedostatnia. Graliśmy z ostatnią drużyną, z Zagłębiem Sosnowiec. Przyjeżdża przedostatnia drużyna. Przedostatnia dlatego, że w sensacyjny sposób ograła Unię Oświęcim, tak, i przeskoczyła Zagłębie tym samym. 6 punktów na koncie Stoczniowca. No i wiecie co, no chyba wszyscy spodziewaliśmy się łatwego meczu, łącznie z zawodnikami, z trenerem. A tu gramy gówno hokej, co? Nie, no to było straszne. No to się po prostu nie dało patrzeć. Wiecie, gówno hokej, ale to gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a myśmy się dostosowali do tego gównianego poziomu Stoczniowca, gdzie tam nie było żadnej składnej akcji, tylko klepanie tymi kijami, rąbanie. No tak, no przerażające jest to, że w takim meczu my oddajemy strzał w której? W 8 minucie? No ja tak spojrzałem na zegar, nie wiem, czy to była 7 czy 8 minuta. No. To był pierwszy strzał, po którym Kieler tam interweniował. W następnej minucie zaraz Starzyński ostemplował słupek. W 10 minucie, jak sobie wynotowałem, mam tutaj wanat i przeczytam wam dosłownie, zajebał koncertowo, no bo tak to wyglądało, nie? No sorry. No i mamy przewagę, ale dajemy się wciągnąć w ten chaos taki. Ten chaos, dokładnie. Chaos taki, i tam zamiast grać gumą, to jeździmy. Wdajemy się w jakieś niepotrzebne w ogóle przepychanki. No wygląda to fatalnie, tak? No, ja sobie myślałem na tym, mówię, no dobra, no zaczęło się tak jak w Sosnowcu, ale
mówię, ale w końcu w drugiej pęknie, tercji to pęknie, mówię, no i pewnie w drugiej nastrzelamy, w trzeciej dołożymy i jest po temacie, nie? Bardziej mnie też niepokoiło, że 5 na 3 nie wykorzystujemy. Tak, no to był już w ogóle masakra. W tej pierwszej tercji i mówię, no... My lubimy sobie stworzyć takie problemy. Adi, ten początek meczu, czy idziemy dalej, potem podsumujesz, czy nie? No, tutaj jak mówimy o początku meczu, ale ciężko będzie, żeby ogólnie, no poza wynikiem to ta gra, no... Mhm. No, może w trzeciej tercji już tam lekko stocznie wysiadł, lekko fizycznie, bo generalnie no tak mówi, no składnych akcji nie było, ale starali się nam utrudniać życie, no to tak na pewno było widoczne, że jednak no nie, młodzi chłopcy, ale nie bali się tam powalczyć na bandach, kogoś tam obudzić lekko z naszej drużyny, ale... No też zwróciłem na to uwagę, że to był chyba pierwszy mecz, kiedy tam nie, ci chłopcy nie mieli respektu, nieważne czy to Grzegorz Pasiut, czy Patryk Wajda, czy Maciej Kruczek. Ostro zagrali, tam jakieś ciała sprzedali. No potem musieli się liczyć z tym, że zostaną tak samo potraktowani. Ale było widać zaskoczenie u naszych zawodników. No i co? I tracimy piersi, tracimy gola, nie? Też taka trochę... Trzeba powiedzieć, Maciej Miarka w bramce melduje się. Maciej Miarka na ten mecz, w tym meczu ze Stoczniowcem. No i zwróciłeś mi, Welur, uwagę na to, że... Bo miałem pretensje do Miarki, że nie łapie krążków, tylko odbija, wypluwa te gumy. No ale myślę, że dobrze mi zwróciłeś uwagę, że no, no nie ma tego rytmu meczowego. Potrzebuje trochę czasu, żeby zacząć łapać te krążki, bo odbijał, no i tak straciliśmy gola, bo wybronił i potem gdzieś dobitka wpadło do sieci. No nie złapał, po prostu odbił ten krążek i to niestety no wpaść musiało, natomiast to, co żeśmy rozmawiali, że ja cały czas powtarzam, ja nie rozumiem takiej polityki, że drugi i trzeci bramkarz grają albo bardzo, bardzo mało, albo wcale, tak? Dla mnie jest to chore, tak? Mając tak zwaną farmę, czyli drużynę w MHL-u w postaci Janowa, mamy podpisaną umowę, powinniśmy w tej umowie mieć zagwarantowane, że nasi bramkarze wymiennie, powinno być to tak, jeden weekend, jeden mecz w MHL-u, bo wiadomo, że w Janowie też jest bramkarz, który też chce bronić, nie wiem, jedzie w jeden weekend, jedzie Miarka, broni jeden mecz w MHL-u, a wtedy Marcin, powiedzmy, nie wiem, gra jako dwójka jest na meczu, potem jest zamiana w kolejny weekend, tak? Ten jest dwójką, a jedzie Marcin i gra. I w tym momencie bramkarze są ograni. Przede wszystkim jest to materiał dla trenera bramkarzy, tak? Bo sam trening nie wystarcza. Co z tego, że na treningu ktoś zajebiście broni? Mecz to jest chyba inna bajka. To dochodzi głowa do tego, tak? Na meczu. No jasne. I dopiero wtedy można ocenić bramkarza pod tym kątem, jakim on jest bramkarzem. Bo to, że ktoś ma umiejętności techniczne, zajebiście na treningach broni, okej, super, tak? Ale trzeba go sprawdzić w meczu. A my kompletnie sobie tego nie gwarantujemy. No i potem efekt jest taki, że wychodzi młody Maciej Miarka do bramki, no i ktoś tam mówi, akurat tutaj w tym wypadku ty, że on wszystko wypluwa, no ale mówię, no jak ma nie wypluwać, jak nie jest w rytmie meczowym, jest nieograny. Myślę, że mogłoby być to samo. Te minuty tak, gdzieś powinien ogrywać się, tym bardziej, że mamy podpisaną umowę. I o tym właśnie mówię. Że i tamte minuty tak, powinny być zagwarantowane, nie? Bo to tak, ja rozumiem, że ktoś tam... No jest umowa. No to mógłby tam te 20 minut pobronić jedną tercję w każdym meczu MHL-u, raz jeden bramkarz, raz drugi, ale jak już jesteśmy przy tych bramkarzach, no polecam wam obejrzeć ostatni magazyn hokejowy po bandzie, no i tam wypowiada się trener reprezentacji młodzieżowej, jednocześnie trener bramkarzy w GKS-ie Katowice, no i ja powiem wam, ja jestem mega zadowolony, że Juraj Szymboch może podnosić swoje umiejętności pod okiem takiego fachowca. No nie ukrywał tego trener reprezentacji i trener bramkarzy w GKS-ie Katowice, że jest bardzo zadowolony z tego, jak Szymboch pracuje. No co prawda nie do końca wiedział, ilu mamy bramkarzy w GKS-ie Katowice, no ale trener reprezentacji nie musi znać takich rzeczy, nie musi wiedzieć. Ja myślę, że Szymboch też może być bardzo zadowolony z tej współpracy, szczególnie z tych analiz pomeczowych i no fajne to było.
Ale myślę, że też Miarka tutaj musi śledzić grę, nie może zasypiać w tej bramce, bo sędzia sygnalizuje karę i wszyscy się drą, a Miarka dalej stoi na linii i kurwa obserwuje grę, nie? Jakby spojrzał na sędziego albo na kogokolwiek, bo tam wszyscy machali łącznie z tym tuptusiem, co za bandą stał, że kara jest, żeby Miarka zjechał do boksu, nie? No ale bardzo mi się podobało, muszę wam powiedzieć, w trzeciej tercji tam jeden synek z Gdańska se myślał, że se postoi przed Miarką i dostał kurwa taką plombę koncertową, że go wyrzuciło z pola bramkowego. No i to mi się podoba, nie? Nie ma tam kurwa takiego stania i to se tu wypisałem, że bardzo dobre wykasowanie synka w polu bramkowym. I w siódmej minucie trzeciej tercji popełniałem błąd przy zmianie. Wajda nie zdążył i ten Bandarenka, tam taki wyróżniający się, pojechał i mówię, no, będzie nieciekawie, ale wtedy świetnie zagrał Miarka. Świetnie się zachował, w bramce wyczekał do samego końca, interweniował, także tutaj muszę go pochwalić. I później jeszcze Miarka wybronił sytuację, dwóch stoczniowców jechało na niego, też wybronił, także duży plus dla Macieja Miarki za ten mecz. No i dla Patryka Krężołka, który zdobył dwa gole. Najpierw pod poprzeczkę świetnie dobił tam, zachował się, ta cipa na gole go nie opuszcza. No a potem między nogami Kellera. No i ja, żeby skończyć już o tym meczu, aha, w osłabieniu jeszcze pan Francila dwa razy tam jebnął se babola jak chuj. To też mam tutaj wynotowane i cytuję po prostu z kartki, bo w emocjach to tak zapisuję, żeby mi było łatwo zapamiętać. No i co? Dobrze, że potrafiliśmy wygrać słaby mecz. No, że był nawet bardzo słaby, tak? Błędy przy zmianie zdarzają nam się już nie pierwszy raz, tak? To, nie wiem, no jest to jeden z podstawowych elementów gry w hokeja, tak? I no dziwię się, że aż takie błędy popełniały. Ale wiesz co? Błędy są przy zmianach, ale one mogą być związane, bo to chciałem powiedzieć po tym trzecim meczu, z rotacją w piątkach, ze zmianą i tam nawet nie tyle, nawet w tych piątkach, czy w atakach, czy w parach obrony Parfionow też zmienia i one mogły wynikać z tego, to tak tylko, że ci się wtrąciłem. Adi, my już skończyliśmy o tym meczu, a ty? No to dobrze. No powiedz coś, co tam masz z tych statystyk? Znaczy, no przede wszystkim no, rzucało się w oczy to, że wystawiamy młodego bramkarza, no wsparcia od defensywy w tym meczu no, nie miał kompletnie. No. Ilość sytuacji, no mówiłeś tam o dwóch czy trzech wybronionych, dwóch na jednego sytuacji, ale te sytuacje były od samego początku meczu, gdzie wychodzili z tymi kontrami i naprawdę no tam pachniało tym golem. Na szczęście, że te strzały były w większości przypadków strzałami no, tak, Macieja. Oczywiście, tak. Były bardzo słabe jakości te strzały, no bo no. Zawodnicy są słabi, to i strzały są słabe, no ale taktycznie tych błędów było naprawdę dużo i no jak wystawia się tego bramkarza, to trzeba mu jednak trochę pomóc, a potem przejdźmy do tego drugiego meczu, no to Szymboch to miał dwa razy mniej roboty niż w dzień wcześniej Miarka, wiadomo, też musi jakoś łapać to doświadczenie, nie chodzi o to, żeby 20 minut stał i dostał w tym czasie dwa strzały, ale miał ciężko mimo wszystko, można powiedzieć. Mhm. Ale myślę, że zaplusował, co w tym meczu? Jakby wziąć procent obrony, to pewnie tak. Pewnie tak. Ale kończymy bardzo dobra skuteczność, chyba powyżej nawet 95%, więc... Aha. Zresztą Killer miał dokładnie taką samą, bo miał dwa razy więcej strzałów, a puścił dwa razy więcej bram. On to miał dwa razy więcej strzałów w tym pierwszym meczu? Tak. Kiedy my to strzelali? No, wiecie co, w tym pierwszym nie liczyłem strzałów, ale w tym drugim meczu, bo możemy już, tak, do drugiego meczu? Tak, oczywiście. Drugi mecz... No i mówimy, co będzie, nie? Co będzie tam, takie męczarnie, mecz na drugi dzień, no i to jest zupełnie inny mecz. To jest zupełnie inny mecz. To, czego domagaliśmy się w niedzielę, to w poniedziałek, myślę, że nasi zawodnicy spełniali doskonale. Grali po prostu krążkiem, tak? To ten stoczniowiec, oni się czuli jak na karuzeli, jak odpust na gdzie tak, są najfajniejsze? Na keciołku. No, na Załężu odpust, jakiś keciok, no to oni się kręcili jak na karasolu. Adi, ty wiesz co to jest keciok? Adi nie wie co to jest keciok, a Mieszko na Goldsteinie.
Obok Goldsteinu, słuchajcie, napiszcie Adiemu na forum, co to jest keciok, definicję można podawać. Adi się odwdzięczy, pewnie ma tam jakieś gadżety z NHL-u dla autora najciekawszej albo najlepszej definicji kecioka. Kawałek grzywy tak, z konia. To może Adi wam da posiedzieć na siodle troszeczkę. Słuchajcie, no kręcili się te chłopcy jak na karasolu. A my graliśmy gumą, goniliśmy ich po całym lodowisku i graliśmy z pierwszego krążka. I słuchajcie, i tutaj, jak tak sobie patrzyłem, to trzy mecze omawiamy i każdy mecz inny. Z Sosnowcem, pierwszy z Gdańskiem, drugi z Gdańskiem. I kolejne roszady w składzie, w piątkach, w poszczególnych formacjach. No i tutaj sobie wynotowałem, oddaliśmy 20 strzałów, no wiadomo, że mogłem się tam pomylić, to nie jest tak, że obligatoryjnie i do dziennika. 20 strzałów pierwszej tercji. Stoczniowcom naliczyłem 3 strzały na bramkę Szymbocha, czyli Adi, to jest to, o czym mówiłeś. W drugiej tercji 22 strzały, 3 strzały na bramkę Szymbocha. W trzeciej tercji, no już przestałem liczyć, ale tą trzecią tercję wyraźnie zwolniliśmy. Trochę Stoczniowiec miał więcej trochę tych strzałów. No i tam... No i wiecie co, no taką gieksę to się przyjemnie ogląda. No wiadomo, że to jest tylko Stoczniowiec, ale było widać też radość z tej gry. I co? Debiut. Jeszcze nim przejdę do debiutu, to obiecałem tutaj o Szymonie Mularczyku powiedzieć. Tak. Na pewno... Zasługuje na duże wyróżnienie Szymon Mularczyk. Zagrał nominalnie w drugiej formacji według tego składu. No i myślę, że pokazał się z jak najlepszej strony. Ta asysta przy pierwszym golu strzelonego przez Adamusa, którego tutaj no, w którymś tam podcaście mówiłem, że no po co, no gdzie, no pracuje synek i gra w hokeja. No. Ale muszę pochwalić Adamusa za ten mecz z Gdańskiem, zdobył gola, było go widać, dużo to jest to samo co z Vanatem, myślę, że to jest też, tego wymaga trener Parfionow i stąd taka zmiana, bo naprawdę było widać Adamusa, to bardzo mi zaimponował w tym meczu, muszę go pochwalić. No i wracając do Mularczyk przy tym pierwszym golu pokazał, że ma głowę, nie tylko po to, żeby kask nosić, tak jak większość tych zawodników, tych chłopców z Gdańska, ale dograł o bandę do Francila, oddał strzał, tam się znalazł Adamu, zmienił tor lotu krążka. To w pierwszej minucie zaraz, nie? No otwarcie tak. No w ogóle bardzo cieszę, że ci młodzi chłopcy zaczynają w końcu na lód wychodzić, tak? No bo za trenera Sarnika głównie grzali ławę, nie? Tak, no raczej. I Skrodziuk miał dużo czasu. I widać tutaj, że trener Parfionow po prostu daje im grać, mhm. I ja myślę, że tutaj, no tak sobie wczoraj właśnie Szymona Mularczyka obserwowałem, to co powiedziałeś, bardzo dobra gra i tak dalej. Troszeczkę brakowało zgrania z partnerami, troszeczkę może szczęścia, bo nie ukrywam, liczyłem na to, że Szymon da bramkę, nie? Wczoraj, no nie udało się, ale ja myślę, że to jest kwestia niedługiego czasu i myślę, że możemy się cieszyć w cudzysłowie z drugiego krążołka. Będziemy mogli się cieszyć. No, wielkiego pecha miał Bartek Fraszko w tym meczu, bo miał mnóstwo sytuacji, no i nie wychodziło. Drugi gol, Paszek przypomniał sobie, że odnajduje się na obronie, ale przypomniał sobie, że lubi grać z przodu. Pojechał, objechał bramkę i wrzucił po długim rogu. Nie masz co zrobić z krążkiem, spróbuj, wrzuć, wyjąć. Prowadzimy 2-0. No i słuchajcie, trzeci gol. Ja nie wiem, ile razy wymienili tam podanie Francila z Rotlą. Oni wymieniają, szukają miejsca i w końcu jak Rotla przywalił, no to... Ale tutaj, znaczy tutaj to mówisz o tym, co w to okno tak szczerze, nie? No trzeci gol, no. I powiem szczerze, że no tutaj no Soliński kompletnie to zawalił, bo ani to podanie nie było takie szybkie, ani ten strzał nie był jakiś nie wiadomo jak szybki. On po prostu precyzyjny. Tak, ale on się kompletnie nie zdążył przemieścić. Gdyby on się przemieścił normalnie, to sądzę, że mógłby to złapać, czy miałby szansę. Wiesz co, on został, nie? Oni wymieniali. I wiadomo było, że albo strzeli ten, który jest na środku, albo będzie dogranie do boku. No to... No. Znaczy nie, no bramka ładna, no, bez dyskusji żadnej, nie? Natomiast mówimy z tej, dobra. Potem gola daje Starzyński i tutaj sobie zanotowałem,
że bardzo dobrze popracował Vanat przy tym golu, bo on tam ściągnął, pociągnął za sobą tego obrońcę, Starzyński do pustaka wyłożył i Mularczyka znowu tutaj wyróżniłem, że dobrze popracował. No i zakończył Patryk Krężołek, podanie od Rotli. No powiem Wam, mocno mi poprawił ten mecz humor po tym niedzielnym. No bo podkreślę jeszcze raz, trzy bardzo różne mecze. No i tak, no jak to mówią, no nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale widać, że w tej drużynie się zmienia. Coś się zmieniło. Ta praca Parfionowa jakby, no nie wiadomo, bo to gramy z ostatnią i z przedostatnią drużyną w lidze, ale my lubimy sobie uprzykrzać życie, nie? Lubimy dawać oddech, podawać rękę. I takie mecze, no, ale tutaj dużo zmian, dużo rotacji, no i też taka swoboda rozgrywania, nie? Bo jak... I przede wszystkim wszyscy grają, tak? To jest istotne. Debiut trzeba odnotować, debiut, jak ma na imię, Bartosz Schmidt, tak? Bartosz Schmidt. No i to nie była jedna zmiana, taka, żeby przejechać na ławkę. Trzy zmiany z tego, co pamiętam. No, tam parę razy się zapuścił, tam trochę miał wsparcia, poklepali go koledzy, bo to i tam podjechał chyba Grzegorz Pasiut do niego i chyba Maciej Kruczek i fajnie, cieszę się bardzo. Wiecie co, trochę się martwię postawą Szymona Skrodziuka, który też na mocy porozumienia tego z naprzodem u nas jest. Czy Skrodziuk masz po prostu nas w kontrakt, jakby to już tak to nie jest. Aha, to nie rozumiem, jest, ale gry, wiecie co, gdzieś Skrodziuk, Adamus są normalnie u nas na kontrakcie. Ja mam taką nadzieję, że właśnie na tej zmianie trenera Szymon Skrodziuk też zyska, że pokaże, bo naprawdę ma potencjał do grania i liczę na to, że GKS Katowice będzie miał pożytek z tego zawodnika. A co za tym idzie, zawodnik będzie miał pożytek z tego, że gra w GKS-ie Katowice i chciałbym, żeby to tak działało, żeby ta głowa podawała, żeby tam gdzieś te zaszłości, te animozje czy coś zeszły na plan dalszy. Niech po prostu profesjonalnie pracuje i mam wielką nadzieję, że Skrodziuk też zaskoczy i będziemy się cieszyć z Mularczyka, ze Skrodziuka. No i podkreślę jeszcze raz, podobał mi się w tym meczu Vanat, podobał mi się, ale jeszcze bardziej praca Adamusa. Wszystko pięknie, ładnie, aby tylko to wszystkie tak zwane ogrywania zawodników i dawanie szans było w dwie strony. Mhm. Na mocy tego porozumienia. No jasna sprawa. Adi, ile tam statystyk wynotowałeś z tego wczorajszego meczu? A co Wam się podobało? Adi napisał, że karę Szymboch dostał. Za co tą karę dostał Szymbo? Za opóźnianie gry. Za opóźnianie gry. Dobrze, to kurwa kuriozalna sytuacja, co? Czy generalnie mnie już nie dziwią takie sytuacje, bo decyzji sędziowskich kuriozalnych jest tyle, że ale kurwa, po prostu one się zaczęły robić chlebem powszednim i nie ma się co dziwić. To tak dla, w skrócie, opóźnianie gry. Bramkarz nie ma prawa zamrozić krążka w sytuacji, kiedy nie jest pod presją, nie jest zagrożony. To dotyczy się tego, że Szymboch tam przykrył ten krążek, potem go odkrył i potem go znowu przykrył. Za to sędzia mu dał karę, no ale zaraz, skoro zawodnik Gdańska napierdala i jeszcze wali go w rękawice kijem, no to znaczy się, że chyba jednak był pod presją, nie? A to, że se przykrył i odkrył dwa razy, no to jest tak, jakbyś złapał krążek, rzucił do grania, tu najeżdża ci zawodnik, no to go przykrywasz, nie? Tak jest. No, tu nie ma kary dla zawodnika, który uderza bramkarza, a w meczu w Sosnowcu, w pierwszym naszym meczu w Sosnowcu, Krężołek dostaje karę właśnie na mocy tych przepisów o ochronie bramkarza, bo chciał przeciąć tor lotu krążka i uderzył w parkany, chyba tam wtedy tego Czernika. No i dwie minuty obligatoryjnie, idzie na ławkę kar, nie ma pretensji, nie? A tutaj taki babol za opóźnianie gry. Bramkarz nie może zamrozić krążka, bo mu się tak podoba. Tylko w sytuacji takiej, kiedy jest pod presją, kiedy to wynika z ataku drużyny atakującej. Ja. No. Co tam mamy jeszcze wypisane? Co tam? Powołania do kadry. Kadra, właśnie. Mam jeszcze taką kartkę magiczną tutaj. 7 zawodników GKS-u Katowice jest w kadrze.
Brałem tu pod uwagę całą tą kadrę. Tam jest powołanych 40 chłopa z rezerwowymi, nie? I to nie jest najwięcej. Sztab trenerski, jak sobie zobaczysz, no grubo jest. Grubo jest? Mhm. Kto jest w sztabie trenerskim? Kalaber? Znaczy osoby jakby w koło reprezentacji. Aha. Jest tam tyle osób, że w połowie przestałem czytać, bo już mi się nie chciało. Aha, no to ja sobie wynotowałem, że my daliśmy 7 do kadry. Powołanych jest 9 zawodników z JKH, 9 z Tychów, 4 z Podhala Nowy Targ, 2 z Krakowi, 2 z Unii, 2 z Zagłębia Sosnowiec i po 1 z Sanoka, Stoczniowca, Torunia, no i po 1 też z klubów czeskich i słowackich, z klubu czeskiego powołany jest bramkarz, jak się nazywa? Andrzej Raszka. Andrzej Raszka i ze słowackiego klubu ten... Damian Tyczyński. Chciałem powiedzieć, ale Damian Tyczyński jest na liście rezerwowej. No tak, ja mówię ten ogólnie. I rezerwowa lista i ta, no bo to 40 chłopów. A Aaron Chmielewski nie został powołany? Wiesz co, chyba nie, ale to się wiązało z tym, że tam czytałem na ten temat... Ale nie pamiętam teraz. Ale słuchajcie, z Sanoka jest powołany jeden zawodnik. Tam jest bardzo młoda drużyna. Jauchieni Kamienieł. Sądzę, że jak Sanoka, to może być taki problem jak z trenerem Kusałem, że jak przeczytamy nazwisko normalnie, to się okaże, że znamy chłopa. No nie, to jest nie, ten Kamieniew. On jak był w Nowym Targu, to był Kamieniew. Kamieniew. A teraz jest Kamieniew. Kamieniew. No, powołani zawodnicy z naszej drużyny. Fraszko, Krawczyk, Krężołek, Kruczek, Michalski, Pasiut, Starzyński. Adi, ktoś cię zaskoczył w tym zestawieniu? No, to jest raczej stabilny od dłuższego czasu. Także... Żadnego zaskoczenia? A może no, nie. Kogoś nie powołał trener? Kogo byś widział w kadrze z naszej drużyny? Dokładnie takich jak... Dokładnie było. Takich, okej. Okay. No i co, trzeba trzymać kciuki, żeby chłopaki wrócili zdrowi, nie stracili, tylko zyskali. No i stąd też chyba taka duża grupa tych rezerwowych, bo to nie wiadomo, kto ostatecznie dojedzie na to zgrupowanie, kto się wysypie, kto... Kto jak ściągnie czapkę, okaże się, że ma koronę na głowie. No właśnie. Na przykład. No właśnie. No i co, odbędzie się ten turniej, bo to chodzi o ten turniej IHC, nie? W grudniu. W Katowicach ma być. Czy się odbędzie, no to spożyjemy, zobaczymy, nie? Chciałem powiedzieć, do grudnia jeszcze daleko, a to... Tak, a to do grudnia bardzo daleko. Pierwszy grudnia. Okej, okay, co przed nami? No przed nami takie, można powiedzieć, mecze... Znowu mecze prawdy? No nie, tak bym ich nie nazwał meczami prawdy, natomiast na pewno są to mecze, które troszeczkę nam pokażą... co się udało wypracować w tym krótkim czasie nowemu trenerowi, to po pierwsze. Po drugie zobaczymy tą naszą drużynę na tle lepszych przeciwników, a czasami wiemy jak to jest, że z tymi słabszymi przeciwnikami się gra trudno i czasami dajemy się wciągnąć w taki chaos i tak dalej, a z lepszymi gra się łatwiej. Więc czekam grzecznie i spokojnie na piątkowy mecz w Tychach, potem w niedzielę mamy Unię, i potem nie pamiętam w jaki dzień mamy Jastrzębie. No słuchajcie, ja tak myślę, nie wiem czy to, no zamierzone to chyba nie było ta zmiana trenera, ale ona się nie mogła przytrafić w lepszym czasie. Bo trener był już na ławce w meczu z Toruniem, wygranym w dogrywce. Tak. Potem ma 3 mecze, w których może sobie pokombinować, poszukać optymalnego. Ma ich cały czas na treningu. No i teraz przychodzi taki mecz, jedziemy w piątek do Tychów, Tychy, można powiedzieć w dołku, tak? Możemy tak powiedzieć, że w dołku Tychy, Adi? A czy oni taki dołek, nie wiem, jedno, dwumeczowe łapią z jakiejś sezonu, tam ciężko też mówić, żeby regularnie punktowali, a potem nagle łapali dołek, tam raczej nie ma w tym sezonie takiej sytuacji. No ja myślę, że dawno nie wygraliśmy w Tychach, nie? Chyba 2 lata nie wygraliśmy w Tychach, więc najwyższa można by się pokusić o dobry wynik w Tychach.
I myślę, że to wcale nie stoimy na straconej pozycji, bo widzę też, jak trener Parfionow reaguje, jak podczas meczu, jak obserwuje drużynę, jak reaguje, jak podpowiada. No, jestem ciekawy bardzo tego piątkowego starcia. Kiedyś na podcaście też mówiliśmy, mecze prawdy. Wygraliśmy u siebie z Tychami bardzo łatwo i w Oświęcimiu wygraliśmy po karnych. Tam odwróciliśmy losy meczu, przegrywaliśmy 2-0. Doprowadziliśmy do remisu, potem karne i wygraliśmy. Nie spodziewałem się, że przywieziemy 5 punktów z tych dwóch meczów. No i myślę, że to niezwykle ciekawe starcie będzie w piątek i w niedzielę mamy Unię Oświęcim w Katowicach. Z Oświęcimiem wygraliśmy w Katowicach, co prawda na Janowie po dogrywce Złoty Gol Starzyńskiego. Później w tych karnych w Oświęcimiu. Także ten bilans z Oświęcimiem przed sezonem nie zakładałbym, tak, że dwa mecze z Oświęcimiem wygramy. No, jestem niezwykle... przed sezonowym też wygraliśmy. Też wygraliśmy. 5-3 z tego, co pamiętam. Jestem bardzo ciekawy. No i kończymy te ligowe zmagania w tym roku meczem z Jastrzębiem w Jastrzębiu, tak? Na wyjeździe. I to jest koniec na ten rok. Jeżeli chodzi o zmagania ligowe, Puchar Polski nas nie dotyczy. No jestem ciekawy, jak na tle tego Jastrzębia się zaprezentujemy, no bo i pierwszy, i drugi mecz z Jastrzębiem, no to nie mieliśmy specjalnie do powiedzenia, chociaż z przebiegu meczu mogliśmy się pokusić może o lepszy wynik. No, niezwykle ciekawe, jak dla mnie zapowiadałem się te 3 ostatnie mecze w roku dla nas. No szkoda, że zobaczymy tylko jeden. Zobaczymy jeden, resztę można zobaczyć w telewizji. Z tego co wiem, to w piątek zagra już Mikael Kuronen. No i jestem bardzo ciekawy, gdzie znalazł miejsce dla niego trener Parfionow. Jest już w Katowicach, nie było go widać. Tak, trenuje. Trenuje, pracuje, dobrze pracuje. Na meczu był. Jesteśmy ciekawi, jak się zaprezentuje. Adi, twoje typy na piątek, niedzielę? No, w Tychach nie umiemy wygrać, jednak już poza tym jednym przypadkiem to Grysę, tak samo jak oni u nas nie potrafią wygrać, także no nie spodziewałem się tutaj akurat zmian, a Unia póki co dalej jeszcze w rozsypce, jeszcze tam nowy trener tego nie poukładał chyba, także no tutaj widzę zdecydowanie większą szansę na punkty. Mhm. Error? Nie, ja zawsze nie. Do przodu zwycięstwa. No, myślę, że w Tychach wygramy, z Unią wygramy. Zastanawiam się, jak z tym Jastrzębiem to będzie. Myślę, że mecz z Jastrzębiem będzie w dużej mierze zależał od tego, jak zagramy te dwa mecze wcześniejsze. Mhm. I tak naprawdę dyspozycja dnia. Jak wejdziemy w to dobrze, to możemy się pokusić o zwycięstwo z Jastrzębiem. Nie próżnuje, też tam się wzmacniają. Znowu ściągnęli jakiegoś mega. Ale kiedy to Jastrzębie zaczyna łapać dołek? W okolicach Pucharu Polski, tak? Chyba tak, przed Jastrzębiem też. Po pucharze. Generalnie jest to tak, że to już chyba drugi czy trzeci sezon z rzędu, że faktycznie w okolicach grudnia, czyli Pucharu Polski, no Jastrzębie zaczyna łapać dołek, no i potem już to tak fajnie nie wygląda, nie? Znaczy, no Puchary ostatnie 2 lata, czy 3 już nawet wygrywali i dopiero potem. No, ale z uwagi na to, że zbliża się Mikołaj, Barwórka, święta, wszystko. Chłopaki w Blaszoku przygotowali mnóstwo nowych gadżetów, atrakcji. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy Was oczywiście też do wzięcia udziału w szlachetnej paczce dla Pana Stanisława. Wszystko znajdziecie na naszych... Social mediach kibicowskich. Każdy może się dołożyć swoją cegiełkę. I tak dalej. Więc zapraszamy do Blaszoka, do pomocy ludziom potrzebującym. A jutro trzymamy kciuki za piłkarzy? Tak jest, oczywiście. No, pamiętajcie, że oprócz hokeja jest jeszcze piłka nożna. Biorąc pod uwagę ilość tematów meczowych w hokeju, to dzięki Welu, że założyłeś. Nie, ja po prostu tak założyłem ten temat, a potem mówię, kurwa, po co ja to zakładałem, tam nikt nic nie chce napisać, nie? No, dziwne to jest. Chuje. No. Panowie, kurwa, klikać tam, odsłaniać, no musi być trochę aktywności, prawda, Adi? Tak. O, proszę uprzejmie, do głosu eksperta zawsze warto posłuchać. Warto posłuchać, tak.
Adi wziął, że tak powiem, szkołę Satosariego, w ogóle tą skandynawską szkołę bramkarzy. Ci bramkarze, oni się mało ruszają w tej bramce, Adi mało mówi. Nie? I to takie jest takie ale bardzo podobne. Adi kiedyś był Fińczykiem. Był? Tak. No tak właśnie wygląda. Ma geny finlandzkie. Finlandzkie. Ale to finlandzkie czy skandynawskie? Bo Finlandia się nie uznaje za Skandynawię. Znaczy, niektórzy Finowie podobno tego nie lubią, jak się mówi, że Skandynawowie. Słuchajcie, musimy chyba kończyć, bo Adi tutaj wchodzi kurwa w takie obszary, że musimy sobie. Możemy nie podołać. Musimy sobie kupić Wikipedię. Żeby... Ale w twardej oprawie. Tak. Dobra. To dziękujemy bardzo za dzisiaj i żegnają się Belur, Baudolino i Adi.